Cześć, z tej strony Kuba z 29. Witam was w kolejnym odcinku Stalkera, Czyste Niebo. Damy może leśnikowi nasz kompas, który znaleźliśmy. Mam artefakt. Straciłem już nadzieję, że jeszcze kiedyś zobaczę kompas. Winter BC. Daj mi trochę czasu, a znajdę sposób. Prześlę ci potrzebne współrzędne, kiedy znajdziesz nadajnik. Jeśli zrobią wszystko jak należy, wydostaną się z bąbla i znajdą się niedaleko mostu do Limańska. Może nawet złożą... Dobra. Martwy stalker. Może mi się przydać, bo teraz... Tu sobie naprawmy. O, fajnie, bo otrzymałem Winter BC tego. Który jest który teraz? Ten chyba dostałem od niego, a ten jest stary, tak. I tego nie mogę ulepszyć. Aha, ja tylko mogę naprawiać bronię. No cóż. Chyba nie. Tu będę mógł strzelać granatnikami tymi. To też, tego też teraz nie sprzedam. Szkoda. A pasowałoby. Muszę się dostać do jakiegoś sklepiku czy coś takiego. Żywa dusza, witam. I się zaopatrzyć w potrzebne rzeczy, posprzedawać te niepotrzebne. Bo co to będzie? Martwy stalker, gdzie on tam jest? Idziemy tam. Jako właśnie... O, rany, ale wdepnąłem. Leki i takie rzeczy na pewno mi się teraz przydadzą, bo... Coś idę na odwrót. On jest gdzieś tam. Tylko tamtędy nie wyjdę, to muszę przejść tędy. Mam nadzieję, że nie będzie niespodzianek. Typu jakiś potwór, czy coś w tym stylu. Dobra, nie, coś muszę iść drogą prostą. Ale to gdzie ja idę w końcu? Ech, coś się tu pałęta. To gdzie ja? Mam jakieś poboczne misje widać. Nie? Jakie? Zabierz łowcę ze skowka. Nie. Tu mam iść teraz. Rany Julek, a ja mam iść tu. Czy to się w ogóle opłacało? Nie wiem, spróbuję przejść, jak mi się nie uda, to najwyżej. O, Lender. Nie no, to jest ewidentnie tam, czy ja musiałbym... O, rany. Chyba tam już byłem. Nie przeczuwałem tego, ale chyba tam już byłem wtedy, gdy zabijaliśmy tego potwora. Później broniliśmy tego obozu. Coś tam, diabelskie obozowisko, właśnie. Przy tym czołgu, przed tym czołgiem. Dobra, to zbieramy się tam. A jak tu, że niby mam trafić? To wysypiska? No to jak później z wysypiska? Czekajcie, no czekajcie. Do czerwonego lasu. Do wysypiska. Jak mogę tu trafić? Nad Jantar. Do Limańska. Musi być jakiś sposób na trafienie tutaj. Do magazynów wojskowych. Aha, czyli najpierw idę do wysypiska, później do magazynów wojskowych. Super. Czy na wysypisku jest coś? No dobra. Czyli chyba mamy plan działania. Idziemy tu, bierzemy łup. Idziemy do stalkerów
uzbrajamy się i wracamy do magazynów, tak. Pomysł jest dobry. Dobrze idę? Aha! W zasadzie to można byłoby w ogóle na odwrót. Tak musiałbym iść. Mam złe przeczucia, że coś mnie goni. Właśnie. Może niepotrzebnie się tutaj wybierałem. Shit. Tu jest mój. O rany. Spoko, damy radę. Jest aż trzech. A to, co za mną przyszło, jest tylko jedno. Dobra, chyba tego nie ma, bo oni się odstresowali. Uff, ledwo co zwialiśmy. Chyba pijawka. Nieprzyjemne stworzenie. No. O rany, wziąłem mu karabin dałem. Który to? To jest ten droższy. Podobno lepszy. Co on tu ma lepszego? Dobrze idę? Tak. Ten artefakt też mogłem sprzedać. Dobra. Coś jeszcze mam na zbyciu? Okej, no to widzimy się po drugiej stronie. Jesteśmy na wysypisku, powiedzmy, że... To jest nasz. Lekko zbłądziłem, bo w tamtym razem doszedłem na Diantar, co nie było korzystne i zanim ja bym tam poprzechodził wszystko, to... O rany! Nie! Emisja... Chyba. Cześć. Koleś odłóż puka. Kurde, fix. Nie mam... Ale mam czas. Za to mam czas. Zanim to mnie zabije, to ja mogę... A to było z tym schowkiem kopaczy, co tu? Że niby ran i lulek, nic nie będzie widać. Ile mamy czasu? W pierniki. To jeszcze zdążę oblecieć tutaj i znaleźć ten i... I jeszcze przejdę spokojnie do stalkerów tam. Dobra. Jak to robimy? Widzimy, nawet mamy jakąś tą. Ile czas? 42 sekundy, spokojnie. O nie, ale ciemno. Już? Tam jest. Tu w tym drzewie. Mogę się założyć. Kurka wodna. Nieprzyjemnie. Nie, no to po to miałem iść. Gdzie jest ten artefakt? Dobra. Mamy jakiś artefakt. Za chwilę go przeczytamy, najpierw spadamy. Bo dobra, nie, jeszcze mamy czas. Idziemy w takim razie... Albo nie. Nie wiem. Zapiszmy grę, bo nie wiem... Jak wygląda sytuacja? Jeśli mam czas, to czy to mnie będzie zabijało powoli, czy mogę iść sobie nadal? Dobra, tam. Dość, że jest ciemno, to jeszcze tragicznie się wpakowałem. Co to w ogóle jest? Telepatia plus 3, promieniowanie plus 2. Super. Blask księżyca. To też tu jest coś? Myślałem, że jakieś... Dobra, mamy jeszcze czas. Tu raczej z nimi się raczej nie schronię. Co innego, natomiast...
obiecałem, że będziemy widzieć na kiedyś tam emisję na własne oczy, więc się nie śpieszmy. Będziemy oglądać ten piękny widok, jak wszystko szarzeje, jak ptaki spadają i tak dalej, i tak dalej. Może jeszcze coś złowimy dzisiaj. O, o! Do kogoś tam walą, strzelają. Może mi pomogę. No i dobra. Oni sobie... Tu nic nie ma. O, no. Dobra, to w czasie, kiedy ta emisja będzie taka, jaka jest, gdzie oni tu wszyscy są? Gdzie mam się schronić? Którą osłonę? Mogę ich tam do... Mogę ich do... O, rany. Chyba pójdę tam do nich, do góry. Jak oni się nie boją, to ja też. Co? No tu jest osłona na przykład. Mechanika. Sorry. Ale ja... Ile mam czasu? 5 sekund. No to nie jest jakoś wiele. Chyba... się wybiera do jakiegoś schronu. Nie wiem, czy już mogę? Czy ja tu mogę siedzieć? Jak oni zginą, to ja też. Jeśli oni nie zginą, to ja nie zginę. Czy to jest... Że mam iść tam bardziej. Mi się wydaje, że zginę. Super, jeszcze się kaleczyć, okej. O! To widzieliście, powiedzmy, na własne oczy emisję. Chciałem się schronić przed nią, ale... Jeszcze się trzęsie ziemia. No, ona tak wygląda, jak wygląda. Przeżyliśmy ją spokojnie. Co mnie może zainteresować? Na pewno to, a ciebie na pewno zainteresuje Winter BC. Co ty na to? No, proszę bardzo. 2000. Dziękuję. Kasacja. 3000? To za połowę? To też chyba. 6000. Tego nie potrzebuję na 100%, ani no tego też chwilowo nie. Kurka wodna. Może chociaż tyle. Też nie masz pieniędzy, żeby mi... Sprzedam tego jakiegoś innemu naiwniakowi. Który tu jest taki cwany? Może ty? Handel. 5000. Słucham. No, jesteśmy kwita. Ulepsz. Nie wiem, czy naprawiać to, czy nie. Może chwilowo nie. Będę używał tylko granatników. Chyba. Nie wiem, jak się sytuacja ma. Aha, jeszcze ten karabin chciałem sprzedać, tylko... że ludzie nie mają kasy. Handel. 550. Coś jeszcze? Tu nie. Dobra, daj mi to. Co tu jeszcze mogę sprzedać? Co ci tu jeszcze? Stać cię? O, widzisz akurat. Zamieniam się w słuch.
Pozbyłem się najmniej potrzebnych rzeczy. Jeszcze to. A, biznes to biznes. No i jest. Jestem gotowy w podróż. Czy będzie się gdzie jeszcze zaopatrzyć tutaj? Czy już raczej nie za bardzo? Tutaj nawet nie będę się zbliżał. Tutaj mógłbym postąpić po broń. Dobra. Czyli najpierw... tutaj muszę iść do magazynów. Tu magazynów, to już jest niedaleko. By teoretycznie nie mam amunicji do niektórych broni, ale dobra. Jarek Kamin. Jak życie? No dobrze, dobrze. Dobra. Sprawa. Okej, okay, dobra, nie będziemy się... Kasę wydamy spokojnie. Ale zrobili tutaj zaporę. No to widzimy się po drugiej stronie. Okej. Nie mam trzeciej broni. Niedobrze. To jest ta niedziałająca. Jak ktoś nie wiedział. Mamy 118 przeciwpancerne, ale z tego będziemy jechać. Ja się już nie mogę doczekać. O, 15. W magazynku musimy iść. No dobra, jak tu wygląda sytuacja? O, znów będę miał z nimi problem. Które ma mało amunicji przeciwpancernej. Na pewno więcej niż tej zwykłej, no ale... I ten granatnik, który się używa na czym? Fajnie. Jak to wygląda? A, już nie mogę zaczekać. Spokojnie, zużyjemy ten... Wyszczelimy. Tutaj tak samo jest chyba, co nie? Tak, dokładnie tak. Dobra, mamy spokojną ilość. Powinność. Dobrze, ja to idę? Powiedzmy, że nie jest źle. Na potwory nic nie mam jak zwykle. Będę musiał chyba z pistoletem je poganiać. Spokojnie! O rany bondy, ale będzie nas jechało dzisiaj równo. Dobra. Tutaj chyba pijawki zwalczyłem. Może nie! Shit! Muszę dolecieć tam. Gdzie wy jesteście? Cwaniaki. O! Jestem. Poradzą sobie z nim. Gdzieś tu jest. Oni mają takie karabiny fajne i ja nie mogę. Dobra. Jestem wśród... powiedzmy neutralnych ludzi. Tutaj pijawki. Nawet jakby zaszły, to nie powinien mi nic zrobić. Dobra. Idziemy rozmawiać z generałem, czy z kim to. Dawno cię nie widzieliśmy. Ludzie już długo siedzą w tej anomalii. Dowiedziałeś się o jakichś tak? Shit! Ja nie mogę!
O. Dobra. Spokojnie, gościu. Bo co, daliśmy rady. Byłeś przykro na moje, a tym. No. Bastian, tu Wieprz, pamiętasz mnie? Uratowałem ci tyłek parę tygodni temu. Pewnie, Wieprzu. Co mogę dla ciebie zrobić? Bastian, chcę, abyś pomógł jednemu gościowi dostać się do anteny w bazie wojskowej. Podobno jesteś w tej okolicy, nie? Tak jest. Próbujemy zająć magazyny. Padnij do nas, to dokopiemy paru wojskowym. Alright. Nie tym razem, Kostian. Nikt nie może widzieć, jak walczymy z armią. Wyślę ci jednego człowieka. Jeden strzelec więcej nie zaszkodzi. Poczekamy na niego. Tajemniku, spotkaj się z Kostianem. On pomoże ci dotrzeć do nadajnika. Coś nie widzę tego. Zapiszmy to w takim razie. Będziemy dzisiaj chyba ostro jechać. Tam na ich tą bazę, cwaniaki. Kurka wodna. Jeszcze te pijawki się tutaj lęgają. Mam nadzieję, że to była ostatnia. Bo na dzisiaj przeżyć mi wystarczy. No proszę, może. O shit! Znów wpadłem w tą. Dobra. Gdzieś tu. Właśnie tam, ale w którą stronę oni to idą? Nie, ja muszę iść w tamtą i oni też. O rany, czekajcie na mnie, ludzie. Nawet nie wiem, gdzie oni idą. Czy idą też tam? Nie wiem. Chyba nie. Ale zawsze mieć dobrze przyjaciół u boku. 124, 6. Tu 8, dobra. Ile mam tych PDA? To jest dosyć. Co z tymi pendrive'ami? Muszę coś wymyślić. Nie wiem, czy można je sprzedawać, czy co? Muszę zobaczyć następnym razem. Tu jakoś pusto. Dobra, nie interesujmy się takimi. O, tu też nic nie ma. Wciągamy naszą snajperkę ulepszoną do potęgi Entei. Coś by się. Nie, nic już nie wyciągnął. Kostian. Dobra, Kostian, jestem. Na jeszcze utknęliśmy przy kwaterze głównej. Wojskowi zaszyli się tam i mają cały teren na ogół. Nie możemy ruszyć się na krok. Pomóż nam zająć kwaterę główną. Dokąd? Dawać mi te karabiny. Rosyjski złom. Zajęliśmy pozycję, czekamy na rozkaz. Spokojnie, już tam idę. Ja wam damy im teraz popalić, co nie, panowie? To jest jeszcze jakieś. Tutaj co mamy? Tak. Nie, jeszcze nie. Czekać na mój rozkaz. Powiedz mi jedno, możemy iść, czy po prostu jesteś wolny? Mogę ci powiedzieć co innego, na przykład, żebyś czekał na mnie, a ty i tak tego nie zrobisz. Mamy bondę. Ciekawe, jak my z nimi teraz wygramy. Jest 10. Super, jak zwykle sobie kulki nie wiadomo skąd. Nie, 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 to było głupie. Wiem. Oczywiście zapisałem grę i będę mógł ich tutaj ładnie pokosztować. Jest noc, więc będzie 100 razy gorzej zająć te. Kurka wodna. Nie mam pomysłu, jakby to zrobić. Musimy coś wymyślić, co nie? Stary, idziesz z nami? Ha, mam granatnika! Ale będzie mi to bolało, wariaty! O, to już nie żyjecie, teraz jeszcze mam RPG. Powiedz mi jedno, możemy iść, czy po prostu jesteś wolny. Ha!
co za shit. Dawaj, no. O, żeż ty. Chyba mnie boli. Wyrzuć. Kurka wodna, ale dostaję od niej. Muszę się pozbierać. Dobra, musimy użyć wreszcie granatniki. Co by to nie miało znaczyć, musimy ich rozwalić. To są nie nasi. O, żeż ty! Ale nas... ale nas jadą. Hehe. Chyba ich pojechaliśmy. Czyżby was coś bolało? No co wy? Przeżyjecie. Dawajmy tego. Mieliśmy zrobić wielkie, spektakularne BOOM! Ej, se nie trafią ani razu. Cierpcie! Kurka, wodna! Muszę wyżej celować, bo nie trafiają te granatniki w ogóle. Tu będzie ciężko. Coś czuję, że nie damy rady. Znaczy, dobra, nie. Muszę tam bazuką chyba wwalnąć. Zwalić tam bazuka. Dobra, damy rady. Sam się bawisz? Na co czekamy? Na mój rozkaz, człowieki. Czekaj no, czekaj no. Stary, idziesz z nami? No wszyscy do mnie ładują. Kurde no, zostawcie mnie. Ja idę tutaj na wieżę, będę... Rany, ale promieniowanie! To jest takie promieniowanie? Nie wiedziałem. Chyba zginę. Chyba tym razem mi się nie uda. Dobra, spróbujmy jeszcze raz z tymi granatnikami. Wyżej! Chyba było jakiś boom. Co wy nie powiecie? Was to bolało. Nie powiecie, co nie zaprzeczycie, że was to bolało, co nie? Chyba nieźle pocisnęliśmy. Dobra, spokojnie. Zachować pozycję, wyrzucić granaty. Grenades. A i to będzie ich bolało dzisiaj. Kurde, odbiło się. Ciągle się odbija. Jest, wleciał. Jak już mówiłem, schodzi zgodnie z naszymi planami. Może nie wszystko. Jożesz ty! To nie było wszystko. To będzie ciężka walka. Nie podchodź. Dobra, następnym razem coś trzeba... W takim razie innego. Żeby tego kałacha brałem, mogę całą amunicję w nich wyjechać i... Sam się bawisz? Na co czekamy? Na mnie.
Nie we mnie! Mówiłem, chronić mnie. Jestem wartościowy. Dobra, dawać mi tą bazookę. Co wy sobie myślicie, że będziecie mnie tak ładnie jechać? Wielkie boom! To było moje. Dobra, dajcie mi te granatniki. No czyli z tego trzeba nawalać. Rzuć mi tam coś. Bolało. Pojedę wam jeszcze raz. Jeszcze żyjecie. Ale zginiecie marnie. Dobra, przełączamy się na tryb zwykły. Tryb zwykłego. Zwykłej rozwałki. Jaki znów granat? Oh no! Jest, przeżyłem to. Masz tu łódź szczęścia. Nie trafiłem. Zginiecie marnie za to. Gdzie ten gość? Gościu, gość, spokojnie. Chyba nie żyją. Chyba czy na pewno. Musimy mieć pewność. Save'niemy sobie tutaj. Świetnie, baza wojskowa jest nasza. Założy tu bazę i zamknie barierę na dobre. Dzięki. Widział ktoś wroga? Masz nadajnik do swojej dyspozycji. Bosko! Pokazaliśmy moc granatników. Mamy jeszcze 3. Spokojnie, odsuńcie się. Możecie wyjść z budynku. Taki los spotka tych, którzy walczą z wolą. Zapewne. Ale tu gruchnęło. Nie powiecie panowie, że to nie było spektakularne gruchnięcie. O, szukam jakichś beczek, byle czego. Nie wiem, zabiłem tu kogoś, to pasowałoby. Coś, o jest. Dobra. Ale to było dobre. Nie ma to jak dobra wyżynanka. Ponieśli oni sromotną klęskę. Tutaj granat. Przedobrze by. Takie karabiny. Muszę teraz zamiast wódki do promieniowania brać sobie te leki, przecież im ma w pierniki. Przyzwyczaiłem się do wódki i co? Coś to nie za dobrze wygląda. Dobra, mają coś tutaj? O. A raczej nie. Nie, niestety nic dla mnie. Samek hała. O! Zgadnijcie, do czego jest ta amunicja. Jest amunicja totalnej rozwałki. Będzie się działo za niedługo. Oj, będzie się działo. Ja wezmę tą broń swoją, swoje ręce, to gdzieś można tylko modlić o tych, którzy wyjdą naprzeciw. Dobra, ale gdzie ta broń w ogóle? To jeszcze chyba nie ta misja. To się nazywa mocna broń. Ponieważ mocno jedzie. To nie jest amunicja do tej broni. Ale byłem blisko.
Ma ktoś to. No to jak ty masz taką amunicję, to pasowałoby, żebyś miał jeszcze karabin do tego, co nie? Normalny. Z czego strzelasz? Nie. Aha, to skądś inny. A nie, nie, fakt, faktem. Dobra. Ja już się nie odzywam. O, bilard, pianino. Życie jak w Madrycie. Tutaj nic takiego. Jak są zamknięte. Eż. Dobra. Tutaj już byliśmy. Nie. Idziemy do tej stacji. W takim razie, bo mój odcinek się dzisiaj przedłużył nieco. No cóż, wojna to wojna. Trzeba dokańczać cele i dzieła. Dobra, wyjechaliśmy ich. Wyjechaliśmy ich, tak? Że już się raczej nie niosą. Tutaj gdzieś był trup jakiś. Zabiłem go. Może gdzieś tu? Nie. Dobra. Ach, pięknie. Tylko, że nasza waga jest trochę... Bazuka dużo waży. Tutaj promieniowania nie ma, no i bardzo dobrze. Otrzymaliśmy współrzędne i spróbujemy wydostać się z bąbla. Dobra, tu w lewo. 18 metrów w tę stronę, a niech to. Jesteśmy wolni, słyszysz? Wydostaliśmy się z anomalii. Ruszamy do Liwańska. Coś tu idzie. Jesteśmy na moście. Czekamy na przybycie najemników od strony obozu bandytów. Wracaj na most. Aaa, widzisz od... Zaraz zrobię. Dobra. Muszę się powstrzymać z emocjami. Dlaczego stalkerzy są źli? Ja do nich należę. Coś się zbugowało? Stalkerzy są dobrzy i stalkerzy są źli? A to od kiedy? Może się coś faktycznie zbugowało. Tutaj stalkerzy są dla mnie nieprzyjaźni. No cóż. Monolit. Nie, nie za dobrze. Mutant. Dobra, spadamy stąd. Jakie piękne zakończenie. Po prostu dzisiaj jest jakiś piękny dzień. Spełniają się wszystkie moje marzenia. Ja nie mogę. Ale będzie Mordor i rzeź. Nie mogę się doczekać. A i będziemy strzelać na lewo i prawo tymi granatnikami chyba dzisiaj. Znaczy nas na tym odcinku. Teraz nie dobiegniemy tam niestety. No i to będzie piękne. A jak inaczej. Oh. Już się nie mogę doczekać. No. Rozładuj. Tutaj będą nam tylko granatniki potrzebne chwilowo. No pięknie, dobra. No dobra. Kubka amunicji. Ale fajne, pobawiłbym się tym. Dobra. Wracamy. W takim razie. Ale to już chyba w następnym odcinku, bo niestety ten muszę kończyć z powodów czasowych. Tam nic nie ma. Nic nie chodzi. Czyli dziękuję wszystkim za to, że byliście podczas tej totalnej rozwałki, którą musiałem niestety powtarzać aż 3 razy. Lecz za każdym razem to wielkie boom, które robił mój granatnik. Dodawało mi coraz więcej sił, a w końcu zdołałem przejść przez ich szeregi i wytłuc ich granatami, tak jak to oni zawsze mnie tukli. No dobra. No to co, tutaj chyba skończymy nasz odcinek. Zapraszam do komentowania, łapkowania, innych czynności mających na celu powiększenie oglądalności tego
tej serii. No to trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.